Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym Book Haulu na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was do pokazania kilka książek, więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy. Tylko jednym słowem wstępu, film będzie wyglądał tak jak zawsze, jeśli chodzi o Book Haulu na moim kanale, czyli będzie to forma vlogowa, po prostu będzie to zlepek kilku fragmentów. Nie nagrywam całości Book Haulu naraz, bo to mi się nie sprawdzało. Teraz po prostu nagrywam, kiedy coś do mnie przyjdzie, a nowe książki zbierałam od kilku dni. Tydzień to za dużo powiedziane. W pierwszej kolejności absolutna gwiazda, moi drodzy, lutego. Wyszła Niewidzialne życie Ali LaRue. Absolutny hit, wydawnictwo Winidia bardzo, bardzo się postarało, bo książka jest przepięknie po prostu wydana. Nie dość, że barwione brzegi, to jeszcze barwione kartki w środku. Następna książka, która do mnie dotarła, to prezent od Karoliny Kombuk, że tak powiem, walentynka. Przepiękna książka Jo and Lori, czyli retelling wątku romantycznego z małych kobietek. Przepięknie wydana książka w twardej oprawie. Kombuk zrobiła mi naprawdę wspaniałą niespodziankę, także bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, kochana. No, prezentuje się przepięknie ta książka. Następnie też od Karoliny Kombuk odebrałam coś, co zamawiałyśmy sobie razem i co planujemy dla Was czytać i recenzować razem. Takie mini trzy czytamy, jedno czytamy. Słuchajcie, Concrete Rose, czyli trzecia książka od Angie Thomas. To jest historia ojca Star, czyli głównej bohaterki The Hate U Give, pierwszej książki. I to jest historia jego nastoletnich lat, a gdy wiele osób zgodzi się ze mną, jeśli czytaliście The Hate U Give, to właśnie postać ojca Star, głównej bohaterki, była naprawdę jedną z ciekawszych i tam się dużo działo. Jestem bardzo podekscytowana poznaniem tej historii i po prostu z Karoliną musimy sobie ustalić jakąś datę, ale na pewno będziemy recenzować razem dla Was te książki. Następne dwie książki, które tutaj mam, dostałam wczoraj w prezencie od moich rodziców. Nie zdążyłam się jakoś jeszcze super z nimi zapoznać. Sławne koty i ich ludzie. W pierwszej kolejności szybko sprawdziłam w spisie treści, czy jest tutaj Freddie Mercury ze swoimi kotami. Oczywiście jest, więc zacznę od tego rozdziału. Bo wiecie, to taka książka, którą można po prostu czytać fragmentarycznie. Można zacząć w środku, na końcu, na początku, jak się chce. I Michał Bułhakow, Życie pana Moliera, czyli swojego rodzaju biografia Moliera, pióra Bułhakowa. Uwielbiam książkę Świętoszek. Ona jest chyba, ma w Polsce dwa tłumaczenia, przepraszam. Jedno to jest Świętoszek, a drugie to jest Tartif. Spotkałam się z takim tłumaczeniem po prostu jako Tartif. Generalnie no, to był prezent i za dużo nie wiem o tej książce, natomiast pewnie mój tato, gdy zobaczył nazwisko Bułhakow, to się nie zastanawiał. Zna mnie, wie, że uwielbiam na przykład Mistrza i Małgorzatę i w ogóle to jest dla mnie takie atrakcyjne nazwisko, jeśli chodzi o literaturę klasyczną. Także dwie książki od moich rodziców. I jeszcze dzisiaj cieplutka, właśnie dotarła do mnie Silna od Zielonej Sowy, zbiór opowiadań polskich autorek. Te opowiadania te mają jeden wspólny motyw, siły młodych kobiet, chyba młodych, ale czy to takie ważne, czy młodych, czy starych. W takim razie uzbierał mi się taki stosik nie mogę się ogarnąć, do pokazania i tak jak powiedziałam, staram się na bieżąco nagrywać to, co się u mnie pojawia, bo później to zawsze ginie i nie wszystko pokazuje się na jednym filmie. Na razie, moi drodzy, to wszystko w tym fragmencie. Czekajcie na kolejne klipy, jeśli jesteście ciekawi. Do zobaczenia. Cześć! Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam się z Wami w bardzo szybciutkim fragmencie do Book Haulu i mam Wam do pokazania dwie książki, które się u mnie pojawiły w takiej wspaniałej torebce. Właściwie jedna to była właśnie prezent, a drugą sobie włożyłam. To pokażę Wam najpierw, co sama kupiłam. Słuchajcie, upolowałam Erillę ze Złotego Brzegu z Bellony. Nową, nieczytaną za 25 zł. Nawet mam tu dowód, słuchajcie, gdyby ktoś mi nie wierzył, razem z przesyłką 33. Słuchajcie, no wiecie, widziałam na OLX, że ludzie tę książkę za 140 zł próbują sprzedać. Powoli kolekcjonuję sobie Bellonę. Znacznie bardziej zależało mi na wydaniach Montgomery z literackiego, już prawie mam całą kolekcję.
Ale Bellona też osiąga bardzo ciekawe ceny, ale nie mam aż takiego parcia i powolutku sobie kolekcjonuję. Widzicie, udało mi się Rille za 25 zł znaleźć. No, to jest naprawdę super okazja. No i w moim wspaniałym woreczku Girl Power otrzymałam od mojego Bartka walentynkę. Miałam sobie wybrać książkę i wybrałam sobie Isabelle Allende, Dom duchów. Bardzo zaintrygował mnie opis tej książki. Jedna z najpiękniejszych historii miłości, jedna z najpiękniejszych historii rodzinnych. Tylko to jest część trylogii. Mamy jeszcze Córkę Fortuny oraz Portret w Sepi, chyba tak. I chodzi o to, że dowiedziałam się od Was, pokazując tę książkę na Instagramie, że Dom duchów to jest trzecia część trylogii, ale jest napisana jako pierwsza. Nie wiem, ale chcę to bardzo przeczytać, bo bardzo mnie zainteresowało i po prostu przeczytam tak, jak zostało wydane teraz przez Marginesy. Może mieli jakiś cel, wydając tak tę książkę. Natomiast wydaje mi się, że nie muszę tu nic, jakby tu nie ma nigdzie napisane, że to był kot. Tu nigdzie wydawca nie podaje informacji, że tego nie można czytać w pierwszej kolejności. Co my tutaj mamy? Tworzy misterną sieć zależności między saga stanowiąca triumf realizmu magicznego. O, realizm magiczny to jest wspaniała rzecz. Pisarski debiut. No chodzi o to, że słuchajcie, będę czytać, będę opowiadać, chyba że w międzyczasie dostanę inne części, ale na razie tylko to. I w ogóle słuchajcie, dziś życia, moje ukochane długopisy Paper Mate Inkjoy, one świetnie piszą, są takie grube i są strasznie drogie, a były 50% przecenione i wyszło za nie 7 zł. W ogóle ten zestaw był jakiś tani, bo ostatnio kupowałam jedną sztukę czarnego za 10 zł, także... To są moje ulubione długopisy do pisania, jeśli byście się zainteresowali. Jeśli by Was to interesowało, serdecznie Wam polecam. No i to tyle, jeśli chodzi o moje książeczki w tym fragmencie. Na szczęście tym razem nie miałam Wam góry książek do pokazania, ale Buchhol jeszcze trwa. Kot w tle szaleje. Ja z Wami się żegnam i do zobaczenia w następnym klipie w tym Buchholu. Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym klipie w tym Buchholu. I mam do pokazania Wam kilka książeczek. Dzisiaj jest ostatni weekend lutego. Wydaje mi się, że w poniedziałek będzie 1 marca, z tego jak ogarniam kalendarz. Na pewno nie będzie to dziś, na pewno dzisiejszy klip nie jest ostatnim, bo idzie do mnie kilka książek z przedsprzedaży, które zamówiłam premierowo i po prostu gdy one przyjdą, to wtedy będzie ostatni fragment. Przepraszam, jeśli jestem troszeczkę rozkojarzona, ale jakoś nie mogę się dzisiaj przyzwyczaić do kamery. W pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać tę książkę Malamander i mam problem, bo nie wiem, czy pokazywałam ją w ostatnim klipie. Jeśli tak, to przepraszam, ale mogę Wam jeszcze raz ją pokazać, bo słuchajcie, ja tą książkę dostałam od wydawnictwa na recenzję i bardzo, bardzo mi się podobało. Właśnie zaraz będę nagrywać recenzję, dlatego ona też tu tak leżała. Nie wiedziałam, czy ją w końcu pokazałam w Buchholu. W każdym razie, jeśli Was interesuje recenzja Malamandra, ja akurat mam jeszcze egzemplarz recenzencki, on ten taki finalny jest ładniejszy. Jeśli będzie Was interesować recenzja Malamandra, to serdecznie zapraszam. Na pewno już jest na kanale, gdy ten film wskoczył. Następne dwie pozycje, które tu mam, upolowałam równo tydzień temu. Dzisiaj mamy sobotę i właśnie tydzień temu w sobotę byłam z moim Bartkiem na takim spacerze po księgarniach i kupiłam dwie książki. W księgarni autorskiej kupiłam nowość od wydawnictwa Marginesy, Mój tata Panda. Tutaj zapowiada się dość emocjonalna historia. Przeczytam Wam pierwszą linijkę opisu. Życie Daniego się rozpada. Został samotnym ojcem 11-letniego Willa. Chłopiec od roku od śmierci matki w wypadku samochodowym nie odezwał się do nikogo, więc zapowiada się ciekawie. A drugą książkę kupiłam w Tak czytam Wrocław, Tof Jansson, Słoneczne miasto. Dwie powieści autorki Muminków. Tego jestem bardzo ciekawa i tak fajnie wyszło, że to są akurat dwie książki od wydawnictwa Marginesy i tworzę razem tworzę bardzo ładny komplet. Następne dwie książki to dwie części z kolekcji Romanse Wszechczasów z Aszet, które do mnie przywędrowały właśnie w tym minionym tygodniu. Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte oraz David Herbert Lawrence, Kochanek Lady Shatterley, wydaje mi się. I sprawdziłam, jeśli chodzi o tłumaczenie, bo to Was bardzo interesuje, jeśli chodzi o Dziwne losy Jane Eyre. Tłumaczenie jest Teresy Świderskiej i to jest dokładnie to samo tłumaczenie, które jest puszczane przez MG czy Świat Książki.
Więc wydaje mi się okej, bo tutaj był taki strach, że Ashet będzie jakieś nowe tłumaczenie miało. Natomiast jest to uznane. Książki tworzą naprawdę piękną kolekcję, która się już mi bardzo, bardzo niebezpiecznie powiększa. I ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania, coś, co zamówiłam 1,5 miesiąca temu przedpremierowo, kolejna część z nowej kolekcji książek Agaty Christie, wydawnictwa Dolnośląskiego, kolekcja swojego rodzaju jubileuszowa, 5 świnek. Pięknie się prezentuje, taką ma wkładkę. I moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o ten fragment Book Haulu. Tak jak obiecywałam, nie było zbyt długo. I co, widzimy się w następnym fragmencie. Cześć! Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam się z Wami w ostatnim klipie do tego Book Haulu, w którym mam do pokazania zbyt dużo książek. Zacznijmy od tego, że dostałam 4 paczki od wydawnictw wczoraj. I również wczoraj byłam w księgarni autorskiej we Wrocławiu w Pasażu Grunwaldzkim pożegnać się, ponieważ bardzo mi było przykro, gdy dowiedziałam się, że moja ulubiona księgarnia we Wrocławiu się zwija. Na razie pozostaje jeszcze jedna filia autorskiej w Arkadach Wrocławskich, ale Arkady Wrocławskie, ja słyszałam o bardzo kiepskiej przyszłości dokładnie tego centrum handlowego. Jakby, dobra, nieważne, w każdym razie myślę, że... No na razie cieszmy się, że jeszcze jedna autorska została we Wrocławiu. Natomiast mam tutaj 4 książki, które kupiłam wczoraj na wyprzedaży, ponieważ była wyprzedaż asortymentu 30% i więcej. No i kupiłam 3 książki, których ogólnie nie planowałam zakupu, ale to będą moje pamiątki. I to nie jest głupia wymówka, naprawdę kupiłam to tak na do widzenia, ponieważ do księgarni autorskiej chodziłam w pasażu bardzo często, odkąd tylko ona się otworzyła. Ale żeby pokazać Wam, co jest w tej autorskiej, to muszę Wam wcześniej pokazać jedną książkę, którą kupiłam w Empiku. Ups, którą kupiłam w Empiku, moi drodzy. Ostatnio na pewno już widzieliście, bo ten film idzie później. Przeczytałam Cudnot Maliny Anety Jadowskiej i absolutnie zakochałam się. Dzisiaj już czwarty film nagrywam. Absolutnie zakochałam się w twórczości tej autorki i postanowiłam spróbować dalszych książek i kupiłam sobie przezornie tylko pierwszy tom Anety Jadowskiej, jeśli chodzi o heksalogię o Dorze Wilk, ponieważ ja mam taką tendencję do kupowania kilku tomów serii naraz, gdzie jeszcze nie wiem, czy seria mi się podoba i chciałam tego uniknąć i kupiłam pierwszy tom, czyli Złodzieja Dusz, i tę książkę będę czytała na pewno jeszcze na wiosnę. Jestem bardzo ciekawa i po pozycji Cud, Miód, Malina, którą już zrecenzowałam, jak coś jest na kanale, to chcę więcej. No i kupiłam, natomiast... A, to jeszcze Wam pokażę... O! Że przy okazji tej samej wizyty w Empiku, gdy poszłam po tę książkę, to jeszcze kupiłam sobie 3. część Baśnioboru. Jak wiecie, w tym roku zaczęłam swoją przygodę z Baśnioborem. 2 tomy już przeczytałam i kupiłam sobie grzecznie kolejny. Jak przeczytam ten, to kupię kolejny, więc to były moje 2 planowane zakupy, a reszta to już jest wszystko, słuchajcie, nieplanowana. Dobrze, to zajmijmy się teraz tą siatką z autorskiej i jest mi naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, bardzo, bardzo przykro, że księgarnia się zwija we Wrocławiu i mam nadzieję, że kiedyś wróci. Dobra, i teraz tak, no i jak wczoraj wybierałam, co tu ze sobą zabrać na do widzenia, no leżała Jadowska, to wzięłam drugi dom. Ale więcej nie kupię, póki jej 2 nie przeczytam, obiecuję, czyli Bogowie muszą być szaleni. 2. część heksologii Dory Wilk. Bardzo lubię, jak te książki są wydane. Mają skrzydełka, to są nowe wydania tej heksologii. Naprawdę przepiękne. Następnie mamy coś, co jest bardzo interesujące, co widziałam u Sylwii. Chyba Sylwia nawet dostała od nas tę książkę na urodziny. Portrety kobiety z obrazów. Już nie mogę doczekać się, aby poczytać o Monalizie, słuchajcie. Ja mam w ogóle... takiego bzika na punkcie Monalizy. Czy to jest jak... Okej, tutaj mamy. Jest! A i co my tutaj mamy? Lisa del jakaś tam i Leonardo da Vinci. Nie chcę po prostu źle przeczytać nazwiska, ponieważ mam do tego duże predyspozycje, że przekręcam nazwiska. Super! I tu jest cała historia. Ojojoj, ale się cieszę z tego, z tej książki. Bardzo się cieszę. To był spontaniczny zakup. O, a następna... Następny obraz, równie ciekawy. Przepraszam, że tak chaotycznie, natomiast nie otwieram tej książki, odkąd ją wczoraj kupiłam.
No, naprawdę może być bardzo coś ciekawego, jeśli kiedy już przeczytam, to Wam o niej opowiem, a to na pewno nie jest książka, którą usiądę i przeczytam na raz, tylko to jest jedna z tych książek, gdzie czytam sobie rozdział, za jakiś czas wracam i tak jest najlepiej. Coś w bardzo moim klimacie, bardzo duża książka, Bajarka, tak, opowiada, zbiór baśni z całego świata, to jest wydawnictwo Pruszyński i Spa, Pryszyński i wydawnictwo Zyskiska, co ja gadam, Zyskiska, to jest, o, słuchajcie, to jest książka, która będzie idealna na nasze maratony z literaturą dziecięcą. Uwielbiam baśnie, często o nich opowiadam. Boże, to jest przepięknie zrobione, słuchajcie. Ja w ogóle nie wiedziałam o tej książce, jakoś ona mnie ominęła, a wydana była w roku 2018. Przepraszam, jestem chyba tak już zmęczona po nagrywaniu, że takie mi się tutaj wtopy zdarzają. Wydane to jest przepięknie, może tak, o, zobaczycie. Są i ilustracje kolorowe, i ilustracje czarno-białe. Na przykład tu mi coś przed chwilą mignęło kolorowego. O, no przepiękne, duże tomiszcze, które będzie dla dzieci moich. To jest moja po prostu numer jeden wymówka. Chcę mieć dzieci, więc już kupię dla nich książki. Nie wiem, czy te dzieci się w ogóle kiedyś pojawią na świecie, ale będzie dla dzieci. I kupiłam coś, co... A to jest już typowa pamiątka z autorskiej. Ostatnio nagrywałam vloga, akurat gdy byłam w autorskiej i nie wiedziałam wtedy jeszcze o tych ciemnych chmurach nadchodzących. Ten vlog jest, on się nazywa Super Książka i Spacer po Księgarni i w tamtej, na tym vlogu oglądam sobie tę książkę i jak wczoraj przyjechałam do autorskiej, to leżała na tym samym miejscu i po prostu ją od razu wzięłam. Serafina i Czarny Płaszcz jest teraz, ten autor jest wydawany przez Literackie i jest jego nowa książka na rynku, Willa, dziewczyna z lasu. Przepiękne są zawsze ilustracje tych książek, okładki, ilustracje, więc mam Serafinę, to jest pierwsza część trylogii. Dajcie znać, jeśli czytaliście i co sądzicie o tej książce. Obłędna grafika, bardzo mi się podoba. Następnie mam tu dwie książki, które dostałam wczoraj kurierem od wydawnictw. W pierwszej kolejności Winivia, Ten Sabat Nie Upadnie, czyli druga część Te Wiedźmy Nie Płoną. Tę książkę będę dla Was recenzowała. Te prawdopodobnie również, to jest wydawnictwo Zielonosowa. 36 pytań, by Cię poznać, 4 minuty, by pokochać. Tłumaczona z języka włoskiego, czyli coś innego, bo my mamy skłonność do czytania głównie literatury anglojęzycznej w polskim przekładzie. Także takie dwie książeczki wczoraj się u mnie pojawiły. Bardzo dziękuję serdecznie. I jeszcze, słuchajcie, co my tu mamy? Czy ja tu mam jakieś nożyczki? Nie. Słuchajcie, muszę iść po nożyczki, żeby to otworzyć. Sekundeczka. Jestem! Otwieramy. Wydaje mi się, że to jest pewien skarb, który zdobyłam dzięki Nicoli Dr. Book, która zadzwoniła do mnie. Ola, 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 wysłałam ci linka, szybko, szybko, szybko. Ja mówię, Boże, już wszystko rzucam. Robię kawę, rzucam kawę, rzucam kotem. Jak Nicola mi wysłała linka i mówi szybko, to już wiemy, o co chodzi. Nawet nie musi mi tłumaczyć więcej. Sekunda, bo nie jestem multitasking. Czy to jest to? Czy to jest moje? Tak, to będzie to! To będzie to! To będzie to! Coś! Ostatni tytuł Montgomery, którego brakowało mi po polsku. Jana z Wzgórza Latarni. Troszeczkę zniszczona. Wiecie co, jak ja się irytuję, jak ja widzę z tyłu te ceny z supermarketu za kilka złotych, jak teraz jest taka walka o te książki. Niestety trochę zniszczona, ale nie bardzo. Grzbiet nie jest złamany, to jest najważniejsze. No, to jest ostatnia książka, której mi, to była ostatnia książka, której po polsku nie miałam w mojej kolekcji Montgomery. Bardzo się cieszę. No, chciałabym, żeby była w lepszym stanie. Tu jest lekko złamana. Zapach jest do zaakceptowania. To leżało w jakimś antykwariacie. Dziękuję Ci, Nicola, bardzo, że podesłałaś mi link. Była szybka akcja, udało się. W normalnej cenie 40 zł, nie na przykład 90, jak niektórzy liczą. No, te książki podchodzą do ogromnych cen typu 100, 110, 90. To już jest dla mnie za dużo. 40, 50, no chyba ze dwa razy zgrzeszałam, zapłaciłam więcej, ale cena 40 zł jest ok. I tu jest cała moja kolekcja. Na razie sobie tak postawimy.
Następnie będą dwa komiksy, które kupiłam sobie na Allegro. Znalazłam w bardzo dobrej cenie, przeglądając. Wiecie, jak kiedyś był taki szał, że kupowałam bardzo dużo książek po angielsku na Allegro, pytaliście jak. No, przeglądam sobie różnych sprzedawców i co ma kto akurat po angielsku. Daję zawsze cena najniższa, kategoria, która mnie interesuje. I znalazłam dwa komiksy, które mogą mnie i Karolinę bardzo interesować, jak będzie jakiś komiks tom. Wiem, że jeden ma świetne oceny, drugi słabe. Ok. Mamy tak. Little Girls, absolutnie nie wiem, o czym to jest, oprócz tego, że to chodziło o jakieś trudności, jeśli chodzi o adaptację w społeczeństwie, dwóch dziewczyn i tak dalej. No i niestety potem doczytałam, że ma to kiepskie opinie, no i Bingo Love, i tutaj już czytałam znacznie lepsze opinie. Jest piękna kreska i to są komiksy, nie powieści graficzne, autentycznie. Mam nadzieję, że... to będzie dobre. To jest o miłości między kobietami. A to w sumie nie wiem, o czym jest. Natomiast mam dwa komiksy. Na Comic-Con będzie co czytać. A Comic-Con na pewno w tym roku jeszcze będzie nie jeden, nie dwa. Dostałam trzy książki od wydawnictwa Zielona Sowa. O Kaziu, Misiu, Słoniku, Niedźwiedź, Pianino, Pies i Skrzypca oraz Miłość. I te książki po prostu dostałam. Super, bardzo dziękuję. Będzie zdjęcie na Instagramie. Nie będę takich książek recenzowała na kanale, ale na Instagramie oczywiście przeczytam i powiem Wam kilka słów, która jest moim zdaniem najlepsza, ale Jezu, ten zapach. Wspaniała literatura dla tych najmłodszych, najmłodszych. Taką też bardzo lubię. Słuchajcie, zastanawiam się, powiedziałam Wam, że to jest ostatni klip, ale co my dzisiaj mamy? Sobotę. Nie, moi drodzy, umówmy się, że jest to ostatni klip. Żegnam się dzisiaj z Wami i zacznę po prostu. Wiem, że będą u mnie jakieś książki z wydawnictw w poniedziałek i w poniedziałek po prostu zaczniemy nowy reading vlog, bo to nie może długo trwać aż tyle. Nie wiem, ile już trwa, nie pamiętam, kiedy zaczęłam nagrywać ten reading, ten book haul, ale się mylę dzisiaj, przepraszam, w każdym razie. To jest ostatni klip, ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za komentarze pod ostatnim book haulem, kiedy trochę się Wam zwierzyłam, że było kilka nieprzyjemnych komentarzy do mnie, jeśli chodzi o to, ile ja nowych książek pokazuję, jak często są book haule. Ja po prostu przyznam się, że niektóre komentarze, które mnie jakoś tam wybitnie denerwują, usuwam, jeśli chodzi o to. Po prostu jeśli jedynym komentarzem jest uczepliwość i sprawienie mi przykrości i nie ma w tym żadnej konstruktywnej krytyki, to usuwam komentarze, bez bicia się Wam przyznaję, albo ukrywam użytkownika, żeby sobie myślał, że piszę i ludziom psuję humor i to jest widoczne, a to nie jest widoczne. Natomiast słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, bo wspomniałam Wam o tym przy ostatnim book haulu i była taka fala komentarzy, że jestem głupia, że się absolutnie przejmuję, że to jest mój kanał, to jest moje miejsce w sieci i mam pokazywać, co mi się żywnie podoba, a Wy, niektórzy z Was naprawdę lubicie te filmy i bardzo Wam dziękuję za tą falę wsparcia, także widzicie, w tym book haulu się nie hamowałam. Kończymy. Serdecznie dziękuję Wam. Dajcie znać, co najbardziej Wam się podobało, czym najbardziej Was zainteresowałam. Nie wiem, ile to trwało, bo nie pamiętam, kiedy zaczęłam nagrywać. W każdym razie pewnie, tak jak mówiłam, dzisiaj sobota, w poniedziałek zacznę nagrywać nowy book haul. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!